O, czekajcie, mam zmutowany na dobry początek zmutowany mikrofon. Halo, halo, dobry wieczór, witam wszystkich. Moi drodzy, na sam początek należy wyjaśnić pewną sytuację. Zresztą wyjaśnijmy ją wspólnie, razem. I spróbujmy ustalić, co tu się odpierdziela. Zasadniczo, ci, którzy pamiętają, ci, którzy nie pamiętają, no to na ostatnim streamie wczoraj z kariery zakończyliśmy przed bardzo, bardzo emocjonującym meczem ćwierćfinałowym z Tottenhamem w Lidze Europy. Wyprowadziliśmy Chelsea z beznadziejnej sytuacji w lidze i byliśmy na drugim miejscu w tabeli, mając do Tottenhamu stratę 6 punktów. A dzisiaj zasadniczo teraz sobie odpalam FIFA, chcę wejść sobie w karierę i tam się dzieją cuda. Cześć Maja, cześć Alko, witam bardzo serdecznie, siemaneczko Karpi. I po uzgodnieniu kwoty transferowej przyjdziesz do negocjacji z zawodnikiem i jego agentem, zależnie od oczekiwań piłkarza i potrzeb klubu będzie trzeba uzgodnić przyszłą rolę. Co? No przecież to już wiem. Co oni tu pokazują? No i zasadniczo nie wiem jak, nie rozumiem, ale ćwierćfinału nie rozgrywamy z Tottenhamem. Ja wam powiem więcej, Tottenhamu tutaj w ogóle nie ma. My ćwierćfinał gramy z Lazio. Jest Arsenal, jest Celtic, jest Bayern, Eintracht, Inter, Salzburg. I ja nie rozumiem. I ja naprawdę nie rozumiem. Co więcej, sytuacja w tabeli wygląda następująco. Jesteśmy na 8 miejscu i mamy do pierwszego miejsca 20 punktów straty. Jak? Czy ktokolwiek ma jakiś pomysł? Co tu się od Janie pawliło? Bo ja naprawdę nie wiem. Bo też co jest najzabawniejsze, jesteśmy 1-1, jesteśmy w tym samym dniu, w którym byliśmy wtedy. To jest 8 kwietnia, mamy przed sobą dwumecz, dokładnie. Tu w ogóle przecież wtedy był mecz z... Nie wiem, nie rozumiem. Ale... Kepa nie ma kontuzji, Kepa miał kontuzję. Kepa miał kontuzję i wiadoliliśmy właśnie, że Kepa nam wypada tuż przed tym dwumeczem, że nam Kepa wypada. A tu się okazuje, że Kepa jest. I ja nie rozumiem. Nie no, nie ma opcji, że nie zapisałem, bo ja to odpalałem z save'a i tak jak mówię, to jest ta sama data. To jest ta sama data. No ale no, nie wiem, no musimy się chyba w takim razie dostosować do tego, co tutaj było. Zbugowany zapis z FIFA miałem już tak raz, jakby ci się zrobiła na nowo cała kariera do momentu, gdzie byłeś. I dlatego to tak wygląda. Co? Aha. No to nieźle. No to nieźle. No to fantastycznie, nie? No dobrze. W takim razie kontynuujemy karierę, która kompletnie jest inną karierą. Kepa miał 87. W ogóle tu się dzieją cuda. Tu się naprawdę dzieją cuda i ja naprawdę nie ogarniam, co tu się stało. No ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, jak na załączonym obrazku mamy. No nic to, mniejsza z tym, moi drodzy. Musimy się zaadoptować do sytuacji i zacznijmy od przesymulowania pierwszego spotkania z Lazio. Najwyżej jakby sytuacja była iście dramatyczna, to byśmy ten drugi mecz rozegrali. Ale jest dziwnie. Jest naprawdę dziwnie. Tak tylko mogę powiedzieć. To jest naprawdę dziwaczna sytuacja. No i ja szczerze mówiąc nie wiem, co ja mam tutaj powiedzieć. Czy będzie zapis? Będzie zapis, oczywiście zapis będzie na drugim kanale, ale ja tego nie rozumiem. I zaczynamy od bramki Milinkovića-Savicia, ale odpowiada Eden Hazard w 24 minucie. Pojawił się na boisku Herrera zamiast Badej. No w sumie taki remis 1-1 zależy. Zależy jakby na to patrzeć, jakby się nam udało jeszcze strzelić na 2-1, to już w ogóle by było idealnie. A nie, no to udało się strzelić Lazio na 2-1. No dobra, no to w takim razie będziemy musieli odrabiać straty. Będziemy musieli odrabiać straty w meczu wyjazdowym. Tutaj mamy 2-1, a teraz mamy mecz w Premier League z Liverpoolem.
I to jest naprawdę, tak, tak bez... Co? Czekajcie, bo w tej rzeczywistości Tottenham nadal jest w Lidze Mistrzów i wygrał z Hoffenheimem. Nie rozumiem. Jestem naprawdę, naprawdę zgłupiałem i nie rozumiem. Anders Christensen zawieszony za kartki, tu jakieś konferencje prasowe. Ja nie rozumiem. Naprawdę. Ale mniejsza z tym, symulujemy w takim razie mecz z Liverpoolem, też gramy na wyjeździe. Ale co za tym idzie, jedyną szansą, żebyśmy w ogóle powąchali Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie, patrząc na naszą obecną sytuację w Premier League, jest tylko i wyłącznie wygrana Ligi Europy. Nie ma innej opcji. Nie wiem, co tu się stało, naprawdę nie mam pojęcia. Zróbmy sobie treningi zawodników. Nie rozumiem. Serio, kompletnie tego nie rozumiem. No nic to, moi drodzy, ja teraz mam do was pytanie, czy... Pierwszy mecz, przypominam, z Lazio przegraliśmy 2-1. Czy ten mecz... mamy zagrać? Czy mamy go przesymulować? To jest wasze pytanie. Czy mamy rewanż z Lazio zagrać, czy mamy ten mecz przesymulować? To jest moje pytanie do was. Więc teraz czekam na jakieś odpowiedzi tutaj na czacie, a ja w takim razie... Kante bez for... Co tu się w ogóle... Co tu się odpierdziela? Inaczej tego nie może... Gramy, graj pan kur... Okej, rozumiem, widzę, że jesteście raczej zgodni co do tego, żebyśmy ten mecz zagrali. Ja nie rozumiem naprawdę, co tu się dzieje, nie ogarniam tego. Naprawdę nie ogarniam, no ale mniejsza z tym. Graj, bo cię zwolnią, no w sumie jest to prawda. Trzeba jakoś odratować to, co zastaliśmy dzisiaj. Ale ja szczerze mówiąc jestem naprawdę zniesmaczony trochę zaistniałym stanem rzeczy. Oni mogą grać w sumie w podstawowym, niech będzie, nie grają sobie w tym podstawowym. Klasa światowa, 4 minuty połowa, Kante kompletnie bez formy w środku pola, ale mam nadzieję, że tak czy siak tutaj coś ugramy, tak powiem. No przede wszystkim, no musimy odrobić, mamy bramkę strzelną na wyjeździe, niestety pierwszy mecz przegraliśmy 2-1, ale to akurat nic złego się nie dzieje, mam wrażenie. Co tu się dzieje, czy mamy podać tę piłkę? Nie, o co tu chodzi? Co to jest za ćwiczenie? Nie kleję kompletnie. Dobra, mniejsza z tym. W ogóle, kurde, mam odpalone to samo na głośniku, co tu się dzieje, no ale mniejsza z tym. Chyba, że się jakoś wam dziwnie strasznie przebija, ale... No ale niech będzie, moi drodzy. Czekajcie, przebija się mocno? Nie wiem, jak to wysłyszycie, czy jest ok, czy nie jest ok? Halo czat, jak to słychać? Czy mnie słychać, czy mnie nie słychać? No tu w ogóle nie ma Tottenhamu! No przecież nie graliśmy z Besiktasem! Nie rozumiem tego, nie rozumiem, moi drodzy, ja przepraszam was, ja nie rozumiem. No dobrze, w dwumeczu jest 1-2. No okej, niech będzie i tak. Skoro mamy 1-2, to jest akurat wynik, który nam daje spore możliwości. Byleby nie stracić bramki, nie stracić jej przede wszystkim szybko i będzie spoko. Ojoj, Ciro Immobile, trzeba go tam asekurować. Antonio Rudiger, dostałeś szansę, to ją wykorzystaj. I teraz piłeczka cyk na dół, tu jest Bailey i Bailey z Florencji, ładnie, pięknie sobie zaraz pograją, tam jakieś piłeczki będą wypuszczane, nie? Jednak nie. Dawno cię nie oglądałem. No to widzisz, bardzo się cieszę, że wróciłeś na kanał. Dobrze, spokojnie panowie i panie, i panie, Boże Chryste, panie. To jest klasa światowa. Gramy sobie na klasie światowej. Eden Hazard, ty sobie idź na dół, ewentualnie na jakąś kontrę, a my postarajmy się nie stracić... Och, kuźwa, dlaczego to nie doszło tam do Hazarda? Miałem mówić, że my się postarajmy nie stracić bramki. Czekajcie, jeżeli byśmy w tym meczu wygrali... Dobra, czekajcie, bo na razie nas troszeczkę napiera to Lazio. Jeżeli w tym meczu byśmy wygrali 1-0, to my awansujemy, tak? W dwumeczu by było 2-2, ale my byśmy strzelili gola na wyjeździe. Co by nam w ogólnym rezultacie chyba dało taką, a nie inny rezultat, że moglibyśmy sobie spokojnie awansować, tak? Dobrze się orientuję? Dobrze się orientuję, czy niedobrze się orientuję? Jaka ranga w Foot Champions? Nie grałem w Foot Champions jeszcze ani razu i nie wiem, czy kiedykolwiek zagram. Nie mam czasu na Foot Champions, mam studia weekendowo, a jak już nie studiuję, no to z całym szacunkiem, ale
jak mam tak czy siak wyjęte 3 tygodnie, 3 weekendy z każdego miesiąca, to jak mam już w końcu ten jeden weekend wolny, to wolę go poświęcić na spotkanie, na czas z rodziną, z dziewczyną, niż na granie w FIFA. Sorry. Możecie wyzywać, że to dlatego, że się boję, że nie chcę, ale ja to powtarzałem od samego początku, bo tak to wyglądało. Raz sobie zagrałem tylko i wyłącznie eliminację bodajże w FIFA 17 i się dostałem, ale na samochód Champions nie miałem nigdy czasu. A czekajcie, ja wiem dlaczego to słychać, bo ja mam odpalony dźwięk na tym, na samym monitorze. To wszystko jasne, a ja tu kminię, kurwa, jak to jest możliwe, jak ja mam głośniki wyciszone, ja tu słyszę dźwięk. I kleję i próbuję tam zczaić, o co tu chodzi. I nie czaję. Dobra, Eden, wypuśćmy sobie tam u góry, ktoś tam ucieka. Ale nie w taki sposób, panie Eden Hazard, nie w taki sposób. Oni strzelili dwie na wyjeździe. Niby z której strony, kuźwa, jak oni grali u siebie, to gdzie tu masz... Gol na wyjeździe to zasadniczo jest gol, którego strzelisz w meczu wyjazdowym. Tak. Bo nie wiem, czy tutaj niektórzy ogarniają definicję gola na wyjeździe. Jak nie, to służę pomocą. Czy ty masz Pogbę w składzie? Mam Pogbę w składzie. Pogba był niezadowolony ze swojej sytuacji w Manchester United. Postanowiliśmy to wykorzystać i go buchnęliśmy za 105 milionów z Manchester United. A nam był potrzebne wzmocnienie środka pola, bo Jorginho się coś kompletnie nie mógł dogadać. I reszta się też nie mogła dogadać. Który to jest sezon? To jest pierwszy sezon dopiero, mój drogi. O Chryste, panie! Przecież teraz gramy na Stamford Bridge, więc gramy u siebie. Co wy pierdzielicie tam? Przepraszam bardzo za wyrażenie, ale nie ogarniam, co to są za dywagacje. My strzeliliśmy jednego gola na wyjeździe. Lazio póki co nie strzeliło żadnego gola na wyjeździe. Ale pierwszy mecz wygrali 2-1. Więc w razie strzelenia przez nas bramki na 1-0, to by nas ewentualnie premiowało awansem, jeżeli takim rezultatem by się zakończył ten mecz. Dobrze, Paul Pogba. Teraz poczekamy, aż się tam lewy pokaże jakoś. Lewy, a może ty sobie jakoś przerzucisz te pliki? O Boże, Chryste, nie w taki sposób. Nie w taki sposób. Brakuje mi troszeczkę u lewego tempa. Zastanawiam się, czy nie potrenować troszeczkę lewego, żeby spróbować u niego to tempo rozwinąć. Tylko, że trenowanie 30-latka to troszeczkę się mija chyba z celem. Ale teraz Ciro Immobile. Nie możemy dopuścić do utraty bramki, bo wtedy w takim wypadku my byśmy musieli strzelić dwa gole. Żadnej innej opcji by tutaj nie było. A teraz Leon Bailey. O, to jest ta sytuacja. Leon Bailey. Bailey. Lewa noga. Bailey. Tak jest. Musiało. Nie mogło być innej opcji. Nie mogło być innej opcji. 1-0. Mamy to prowadzenie w 45 minucie i drugiej minucie doliczonego czasu gry. Więc mamy 1-0. GG poproszę tutaj na czacie. Spoko. Bailey mógł coś tam próbować szukać Lewandowskiego. Niby mógł, ale co z tego, jak sam wolał to wykończyć. I ja szanuję. Dobra, czyli mamy w tym momencie awans. A co za tym idzie, teraz Lazio ruszy strasznie do przodu. Ale nam się to podoba o tyle, że Lazio się teraz troszeczkę podłamało po prostu zaistniałą sytuacją. No bo kurde blade, no. Stracili bramkę do szatni. Wcześniej troszeczkę kontrolowali, mogę powiedzieć, grę. A tak tutaj, no to... No to wiecie, to troszeczkę podcina skrzydła, zawsze i wszędzie. Kuba, pozdrawiam, Kuba, przepraszam, ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Syreny alarmowe mi tu wlatują, co to jest? Utrzymaj wynik i będzie awans. Słuchaj, a ja mam lepszy pomysł, spróbujmy go powiększyć. Tylko tak z głową też, żebyśmy nagle nie stracili bramki po jakiejś pierwszej głupiej akcji. Ale jakby była jakaś konterka i jakaś szansa na jakieś powiększenie wyniku, to myślę, że nikt by się nie obraził. Dobra, nie dodatkowy napastnik, tylko teraz możemy sobie to już cofnąć i dajmy sobie na dół i dajmy sobie pressing zespołowy. I gitara, siema. Dobra, piękna sprawa. I teraz Rabiot. Ale dlaczego nie Lewandowskiego? Co za bullshit? Dlaczego nie wypuścił Lewandowskiego? Dobra, Pogba. Jest Kante z piłeczką. N'Golo Kante, ma cały czas piłkę przy nodze. N'Golo Kante, daje miejsca sporo dla Bailey'a i Leon Bailey może zejść do środka i on odda do Kante, ale niestety nie ma. Nie ma niestety żadnej sytuacji tutaj ofensywnej, mogę powiedzieć, ale jest za to straszna luka na dole. Na całe szczęście komputer nie ogarnął, żeby tam podać.
To jest dla mnie akurat zbawienne, mogę szczerze powiedzieć. Nie mniej zbawienny jest dla mnie fakt, że Bailey jest, ma pierdzielony motor w dupie i biega jak porąbany. No i dobra. Lazio się osrało i wybili piłkę. Maja, ja dzisiaj w ogóle miałem, mi się też, tak szczerze mówiąc, jestem naprawdę zmęczony. Miałem się kłaść spać, ale stwierdziłem, że odpalę jeszcze streama na godzinę. Ja w ogóle dzisiaj już miałem zjeżdżać do Bolesławca, ale ze względu na to, że jest, w ogóle nie było dzisiaj słońca i było strasznie zimno, ja miałem zjeżdżać motocyklem, żeby go już zakończyć oficjalnie sezon motocyklowy. Ale jutro ma być niby aż o całe 2 stopnie cieplej ma jutro niby być, a druga sprawa ma przede wszystkim być słoneczko, a słoneczko jest zbawienne, jeżeli chodzi o jazdy na motocyklu, więc zdecydowałem, że lepiej będzie jak ruszę w trasę dopiero jutro. A miałem się kłaść spać, ale stwierdziłem, że jeszcze odpalę streama, że sobie jeszcze taki chill na sam koniec sobie zafunduję. Pogram sobie, pogadam z wami i będzie fajnie. Kante. No Boże, nie w taki sposób. Dobra, na razie nie wygląda to za ciekawie. Myślę, że zaraz możemy się ewentualnie zdecydować na jakieś zmiany. Czy tu nie było spalonego? Nie wiem, nawet jak był, to Rabio już rozwiązał sprawę. A dlaczego te podania są takie... Dlaczego te podania lecą wszędzie, tylko nie tam, gdzie autentycznie celuje gałką? Nie! Kepa! Kepa! Kepa bohaterem, nie? Jak Kepa chce się odkupić, nie? Kepa bohater. Gitara siema. Dobra, będzie to środkowanko, ale Pogba tam wleciał ze swoim potężnym czołem. Mamy wybitą piłkę. Czym jeżdża Suzuki Bandit 600? 600? O Jezus Maria, 600M. Czyli wersja bez owiewek. To jest dodatkowo kolejną sprawą, bo się nie mogę przed w żaden sposób się nie mogę schować przed wiatrem, tylko jestem wystawiony w całości. No wszystko biorę na klatę, w całości. O, karny Bailey wywalczył karnego. To myślę, że nawet możemy dać mu go strzelić. Nawet możemy mu dać go strzelić. Chociaż kurczę, no mamy Hazarda. No ale Bailey go wywalczył. Bailey ma już bramkę, to niech będzie. Może nawet poleci sobie na hat-tricka. Raz, dwa, trzy. Bailey mocno w prawo. No i dupa. Zasadniczo. Mamy rzut rożny. No to Bailey, myślę, że tym pozytywnym akcentem podsumowałeś swój występ w dzisiejszym meczu. Ale potrzebujemy świeżego zawodnika, więc sobie wejdzie tutaj Tammy Abraham, a na środek pola wejdzie Jorginho zamiast Rabiota. Tak, już się cieszył z drugiej bramki, z pewnego awansu, a tu dupa, Jasiu Karuzela. Hazard, dośrodkowanie. Może Tammy Abraham. Ale jest Jorginho może z jakimś potężnym strzałem na dzień dobry. Nie, spokojnie. Przytrzymajmy sobie piłkę i teraz spokojnie budujemy atak. Spokojnie, przede wszystkim spokój. Tylko spokój nas tutaj uratuje. Mam nadzieję, że to samo wezmą sobie do serca moi zawodnicy. Kuźwa, nie w taki sposób. Tammy Abraham, nie tak. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Luka się zrobiła straszna. Luis Alberto, przy nim Cezara Spiliqueta i Cezara Spiliqueta wyjaśnia tę sytuację. Dobra, Ciro Immobile. O, tam jest jakaś piłeczka, o którą może właśnie powalczyć i Tammy i Willian. Oj. Niedobrze się dzieje, niedobrze się dla nas dzieje, tylko żeby nie stracić teraz bramki. Dobrze, wybita. Wybita ta piłka i wyjaśniamy sytuację. Tammy Abraham, próbowałem odegrać z pierwszej piłki do Williana, ale się... Nie dało, no nie pozwoliła mi po prostu gra w żaden sposób jakoś odegrać tej piłki od razu za pierwszym pod... Tej kuźwa, o co chodzi z tymi podaniami, nie? Ja nie kleję. Dobra, najważniejsze jest to, że mamy te prowadzenie. O, ale teraz piła do Williana. Jezus Maria, Kante jak profesor. Drugi karny? Czy to będzie drugi karny? No na pewno będzie czerwona kartka, tu nie ma innej opcji, ale czy to będzie drugi rzut karny? A nie, nie ma rzutu karnego. Ale jest z takiej pozycji rzut wolny, że to prawie jak karny. Hazard. Aj, obiło mur. Dobra, to tak czy siak już mamy absolutnie pewny awans. Dośrodkujmy piłkę, Hazard. Tam może ktoś jeszcze wleci. Jeszcze Kante. Ale wysoko ponad poprzeczką. I mamy awans. Mamy awans skromnie 1-0, ale najważniejsze, że skutecznie. To tylko i wyłącznie mnie cieszy. Mieliśmy tu w ogóle poprzeczki, pragnę przypomnieć. No i
ogółem przeważaliśmy, jakby nie pamiętam. No i przede wszystkim był niewykorzystany rzut karny. Ale ogółem myślę, że mieli dobry początek. Lazio miało dobry początek, ale tylko początek. Później się wypalili tak jak reprezentacja Polski. No i gitara. Mamy to. Chelsea wygrywa dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe. Dokładnie tak. Awansuje tam również Arsenal. Do półfinału awansuje również Arsenal, Bayern i Inter. Więc naprawdę, naprawdę taka Liga Europy, powiem szczerze, jakby popatrzeć na same nazwy drużyn, jak na same zespoły, no to powiem wam szczerze, De Adamek, witam i pozdrawiam, 10 zł, ja również witam i pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za donajcika, poproszę serduszka dla Adamka, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, mamy nagrodę z turnieju, to jest 1 500 000, Anders Christensen już nie czeka na włączenie do składu, bo już może być, znaczy czeka tam na włączenie do składu, bo już może grać, w takim sensie, o, tak to powinno brzmieć. Dobra, jest Christensen, tu sobie wejdzie tak, w tak, w tak, wszystko jest gitarka, wszystko jest pięknie. Więc moi drodzy, pytanie, na kogo trafimy? To jest arcyważne pytanie, bo mnie interesuje tutaj losowanie Ligi Europy. Na kogo trafiliśmy? Losowanie półfinału Champions League i Ligi Europy, zaraz sobie zobaczymy losowanie i jedne i drugie. Chelsea, na kogo trafiła londyńska Chelsea? Bayern! Kurde, to jakby Arsenal przeszedł Inter, to w finale mecz z Arsenalem to by była baja. A zobaczmy losowanie UEFA Champions League. UEFA Champions League. Tottenham jest w półfinale Champions League? Co? Tottenham z Barceloną. Kurde, blady. Grupowi rywale i Manchester City Real Madrid. Czyli czysto teoretycznie możemy mieć finał angielski, możemy mieć finał hiszpański El Clasico, a możemy mieć angielsko-hiszpański finał. Więc ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. No, naprawdę będę śledził. Będę śledził z ciekawością, jak to się wszystko tam potoczy. Moi drodzy, no kurde, no nie róbmy jaj. Fajnie by było wygrać te kilka ostatnich kolejek. Zanim jeszcze przejdziemy do spotkań z Bayernem. Mamy mecz z Manchester United, mamy mecz z Burnley. No te spotkania trzeba wygrywać. Takie mecze trzeba wygrać teraz po prostu, nie? Dorix miał. Przede wszystkim mieliśmy mieć półfinał ze właśnie z Tottenhamem, ale coś się safe spierdzielił. O, Bułka, dziękuję za to, że wystawiliśmy go w składzie. Alien teraz gra w FIFA? Boże, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Alien grał w FIFA. Ty może nagrasz jakieś szachy z nim, 1 zł i 53 grosze. Ale ja zawsze i chętnie. Ja zawsze i chętnie na szachy z Alienem. Na szachy, na jakąkolwiek gierkę. Pochwalimy sobie nasz zespół i moi drodzy, teraz czas, w ogóle jaki my tu mamy budżet, mamy potężny budżet transferowy, który nam przejdzie tak czy siak na przyszły rok, więc jak jeszcze nam przyjdą pieniądze na przyszły rok, to już w ogóle tu będzie baja. Dobra, czy ktoś się rozwinął? Nie, Tami Abraham zaraz 77 i czas na symulację kolejnego spotkania, tym razem mecz z Manchester United. Który w tabeli jest Manchester United? To mnie bardzo ciekawi. Manchester United jest w tabeli na lokacie czwartej. No czysto teoretycznie to oni są faworytami, tym bardziej, że grajemy na wyjeździe. I to jest mecz, który ma jutro miejsce o godzinie 13:30 i to jest mecz, który będę zdecydowanie oglądał. A teraz Manchester United kontra Chelsea, De Gea, Kepa, Valencia, Florenzi, Jones, Christensen, Bailly, Azpilicueta, Young, Hernandez, Matić, Pogba, Pereira, Kante, Fred, Rabiot, Lingard, Bailly, Lukaku, Lewandowski, Sanchez i jeden Hazard. No i to jest ciekawe, że Pogba właśnie ma szansę się odgryźć swoim byłym kolegą z zespołu. Z bramką Matić, czyli też były zawodnik Chelsea. I u nas strzela Lewandowski. Pereira z jakimś urazem i takim rezultatem się kończy ten mecz. 1-1. Czyli mamy tylko i wyłącznie jeden punkt. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że tutaj będzie nas stać na nieco, nieco więcej. Ale z tego co widzę, to no, mamy przed sobą Arsenal, Bournemouth i West Ham. No kurczę, no nie widzę innej opcji jak teraz zainkasowanie 3 punktów z Burnley. Nie widzę innej opcji, po prostu. Symulujemy mecz z Burnley, gramy u siebie. Pewne 3 punkty, ja chcę tu widzieć jakieś 3-0. Ja chcę tu widzieć jakieś 3-0, dobra. Ja idę sobie napić, ja się idę, o kurde, blady jest, no, o matko boska. O! Niewiele się pomyliłem. 3-1, bo Wydra nam strzelił brameczkę w samej końcówce. No, do przecierpienia. Moi drodzy, jako że wygraliśmy ten mecz, to ja mam pytanie do wszystkich na czacie.
Kto z czatu ma Instagrama? Kto z czatu ma Instagrama? To jest dla mnie pytanie. No kto? No kto ma? Zaraz się okaże, nikt nie ma. Po co mnie Instagramy? Po co mnie to potrzebne? No to moi drodzy, no to ja mam teraz dla was zadanie. Ja mam teraz dla was zadanie. I to zadanie nie byle jakie, nie byle jakie. Wchodzimy sobie na Instagrama, wchodzicie na najlepszy profil. O, czekaj, o kurde blade, to już miałem tipa, muszę zmniejszyć jasność ekranu. Wchodzimy na najlepszy profil w Polsce, czyli mój profil. Wbijamy cyk i tutaj mamy najnowszą foteczkę, gdzie jest najprzystojniejszy youtuber w Polsce. Wbijamy i robimy double tap i tyle. I dziękuję bardzo serdecznie i przechodzimy sobie dalej z karierą. Ja nie jestem najprzystojniejszym youtuberem w Polsce, mam świadomość, ale... ale jestem w ścisłej czołówce, postawmy sprawę jasno, nie? Fans Introxa, tobie również. Kepa 87, dobra, Kepa wskoczył na 87 i to jest, moi drodzy, ogromna szansa dla pana Roberta Lewandowskiego, żeby się też odgryźć w swojej byłej drużynie. Tak więc jeszcze podgrzejmy atmosferę i przed tym spotkaniem pochwalmy właśnie Roberta. Powiedzmy, Robert to jest taki Robert, że kuźwa mucha nie siada, naprawdę, no. Trzeba tak powiedzieć, to wtedy Robert będzie zadowolony. Zobaczycie, Robert będzie zadowolony. Dobra, cyk. I teraz tak, William, następne okno transferowe. William, mam świadomość, że ty chcesz być sprzedany, bo nie grasz. Ja mam świadomość. Dobrze, spokojnie. Na całe szczęście mamy tutaj na twoje miejsce jeszcze mamy młodziaków pod postacią. Tam jest Charlie Musonda, jest Callum Hudson-Odoi, więc nie będziemy płakać za Giroud, nie będziemy płakać za Williamem, który tak czy siak ma 30 lat, a jeszcze jest szansa uzyskać za niego jakieś pieniążki. A ja zobaczę w ogóle, czy coś tu się ruszyło teraz na tym Instagramie. Ożeż ty, kuźwa mać. Okej, fajnie. Ruszyło się, 100 lajków, ja poproszę jeszcze, zapraszam bardzo serdecznie. I moi drodzy, symulujemy pierwszy mecz półfinałowy UEFA Europa League, chciałem powiedzieć Champions League, ale niestety nie, to jest Liga Europy, w której wylądował Bayern i Hazard otwiera ten mecz rewelacyjnie, mamy 1-0, moi drodzy, na wyjeździe. Oby teraz tylko i wyłącznie utrzymać to prowadzenie, może je nawet podwyższyć. Kuźwa, Müller strzela w 36 minucie. Lewandowski. Dobra, gitara, mamy zwycięstwo na wyjeździe, już teraz nic nie stoi na przeszkodzie, moi drodzy. Teraz tylko przetrwać ten drugi mecz, przesymulować go, wygrać w symulacji z Bayernem i później finał. I finał będziemy grać, bo ja też, to jest kariera mimo wszystko symulowana, tak jak mówiłem, ale no taki mecz jak finałowy, a mam nadzieję, że do tego finału dojdziemy tutaj, no to sobie rozegramy. I trzeba w końcu zdjąć klątwę z karier rozgrywanych na streamach, bo w karierze na streamach ja wam teraz opowiem historię. Ja wam powiem teraz historię, to jest historia dramatyczna, prawie tak jak przepowiednia Daniela Magikala w związku ze złamaną nogą, bo Tibia i tam Rafonix i... To jest jeszcze bardziej dramatyczne, moi drodzy, naprawdę. Sprawa wygląda następująco, że... na przestrzeni tylu sezonów walczyliśmy w europejskich rozgrywkach. Była Liga Europy, była Liga Mistrzów, były finały Ligi Mistrzów, były finały Ligi Europy, ale na przestrzeni tych kilkunastu sezonów, które rozgrywaliśmy w FIFA 18, ani razu nie było nam dane znieść w górę pucharu. Za każdym razem musieliśmy się pogodzić i zadowolić gorzkim smakiem porażki. Ale teraz, w tym roku, trener Jackie Chan powiedział: panowie, co wy odpierdzielacie? Tak być nie będzie. Tak być nie będzie. My teraz wygrywamy. I tak się stanie. I tak się stanie, moi drodzy. Tak się stanie, tu nie ma innej opcji. A tym samym prowadzimy 3-1 z Watfordem, nawet 4-1 z Watfordem. Pogba z brameczką, dwie bramki Bailey'a i Lewandowski. I czas na, moi drodzy, na rewanż. Czas na mecz rewanżowy, na ultra, ultra ważny mecz rewanżowy. Wy nie wiecie, jak to jest ważny mecz rewanżowy. Nie macie pojęcia. To jest walka o honor, o godność, o wizerunek.
o przyszłość. O chleb, który będziemy mogli wsadzić do miski dla naszych dzieci. Mateo Kovacic wyleczył kontuzję. Co mnie interesuje Mateo Kovacic? Mnie on nie interesuje. Więc moi drodzy, ja teraz poproszę o salwę wykrzykników na czacie, który... I ta salwa musi zagrzać, musi sprawić, że nasi zawodnicy po prostu rozdupczą ten Bayern. I to bez reszty. Ale zanim rozdupczymy Bayern, to sprawdźmy sobie pozostałe wyniki. Właśnie, zróbmy to. O proszę, w dwumeczu było 0-0 Inter-Arsenal. A w Lidze Mistrzów, czyli jednak El Clasico, Real Madrid FC Barcelona. W dwumeczu Real Madrid wygrał 2-1 z Manchesterem City, a Barcelona 3-2 z Tottenhamem. Czyli jednak El Clasico w finale Ligi Mistrzów. No to teraz fajnie by było, jak mamy hiszpański finał Ligi Mistrzów. Fajnie by było, jakbyśmy zrobili angielski finał Ligi Europy. Zaczynamy wielki rewanż. Chelsea-Bayern. Pierwszy mecz wygrany 2-1 na wyjeździe. Wystarczy strzelić bramkę i jesteśmy pewni swego. Tymczasem Inter zdobywa bramkę na 1-0. I to Inter teraz prowadzi z Arsenalem. Mamy to! Hernandez, możecie przestać już pisać wykrzykniki, bo wam zaraz Nightboot będzie dawał mody za, bany za spam. Nie, już możecie przestać. Teraz możecie serduszko, ale jedno serduszko wstawcie, żeby nie było bana. Mamy wielki finał. Mamy finał Ligi Europy. Wygrywamy z Bayernem 1-0. GG, poproszę GG i serduszko na czacie. Stało się. I moi drodzy, zaraz rozegramy ten mecz. Ten mecz o wszystko, no postawmy sprawę jasno. To będzie mecz o wszystko. O, emocje sięgają zenitu. Ja to czuję. Wy też to pewnie czujecie. Nie ma innej opcji, żebyście tego nie czuli. Kiedy rozgrywamy ten wielki finał i z kim? To jest finał z Interem, moi drodzy. Czyli historia zatacza koło, bo pragnę przypomnieć, że to właśnie z Interem Mediolan rozpoczęliśmy historię Jackiego Chana i jego symulowane kariery w FIFA 18. To właśnie z tym klubem rozpoczęliśmy naszą serię, która na sam koniec trwała już blisko 55 odcinków? O ile się dobrze orientuję, tak było. Tak było, moi drodzy. To było 55 odcinków dokładniej. Zresztą, co ja tutaj nie będę gołosłowny, moi drodzy. Zajrzymy sobie na mój drugi kanał i sprawdzimy u źródła. Moi drodzy, czy to, co powiedziałem, to jest prawda? Czy też podłe kłamstwo? Mam nadzieję, że to nie jest żadne kłamstwo. Nie chciałbym was okłamać, moi drodzy. Tak więc zawitamy sobie na kanał Nexium Live. I moi drodzy, mamy tutaj oczywiście serię z kariery obecnej. Mamy serię ze Spidermana. Ale mamy serię FIFA 18, gdzie mamy 52 odcinki. Zakończyło się na Southampton. Ale po drodze, oprócz Southampton, była Chelsea. Był Real Madrid. Było Schalke. Było PSG, był Manchester City i był Inter Mediolan. I to właśnie z Interem rozpoczęliśmy. Pierwszy odcinek. Wręcz banalna. Jesteśmy w... O Boże, jaką... Boże, jakie jajko. Dobra, nie chciałem wam tego pokazywać. Zmieniam zdanie, a tego jednak nie chciałem pokazywać. Przepraszam. To było niecenzur. Ja przepraszam najmocniej. Ja mam świadomość, że ja tutaj w tym momencie wpłynąłem na psychikę połowy osób na czacie. Ja tak niestety wyglądałem. Nie zmienię tego, moi drodzy. Nie zmienię tego. Teraz jestem piękny, przystojny i w ogóle cacy. No dobra, to chociaż na zakończenie sezonu wygraj. Kurde. Remis 1-1 na zakończenie, nie? Rewelacja. Tylko tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Tottenham mistrzem Anglii. No to niezła fikcja się nam tutaj dzieje. Tottenham mistrzem Anglii. Czegoś takiego się nie spodziewałem. A my koniec końców skończyliśmy na którym?
Na którym miejscu w tabeli skończyliśmy? To mnie interesuje. Skończyliśmy na 7 miejscu w tabeli. Arsenal przed nami 1 punkt. West Ham przed nami, moi drodzy. Czyli teraz musimy wszystko albo nic. Musimy wygrać po prostu. Musimy wygrać. Sprawdź, kto wygrał Ligę Mistrzów. Ligę Mistrzów sprawdzimy, kto wygrał tuż przed naszym finałem Ligi Europy. Chociaż to raczej po. To raczej po finale Ligi Europy. Sprawdzimy. Zasadniczo, moi drodzy, no tu jest grubsza akcja. Tu jest naprawdę grubsza akcja. Harry Kane zostaje królem strzelców. A, w ogóle, pominąłem wszystkie treningi. No mniejsza z tym. W każdym razie, z tego co widzę, to w ogóle Robert Lewandowski jest królem strzelców. Jest królem strzelców Ligi Europy. To akurat spoko. Tak, razem z Ciro Immobile i Werbiciem. Czyli zasadniczo Lewandowski ma szansę już stać się indywidualnym, strzelając chociażby jedną bramkę. Moi drodzy, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek rzut karny, błagam na Boga, przypomnijcie mi o tym, żebyśmy dali go Lewandowskiemu. Żebyśmy dali go Lewandowskiemu, a teraz, moi drodzy, rozpoczynamy El Finale. El Final. To, na co wszyscy czekali. Ja sam nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, ale gramy, moi drodzy. Rozgrywamy. A Emirates FA Cup wygrał Manchester United. Jeszcze przed tym meczem możemy sprawdzić sobie sytuację w innych ligach. Ligę austriacką wygrał Rapid Wiedeń. Ligę belgijską Anderlecht. Czekajcie, tam zmienię sobie tutaj, to wtedy będziecie widzieć punkty. Tak będzie ładniej. Superligę Midland. Championship Stoke City. Awansuje jeszcze West Bromwich i Sheffield. Ciekawa sprawa. APL League 1. Tutaj APL League 2. Ligę wygrało PSG, drugi Olympique Lyon, trzeci AS Monaco. Trzecie AS Monaco. Druga liga francuska nikogo nie interesuje. Bundesliga wygrał Bayern, co za zaskoczenie. Druga Borussia, trzecie Schalke. Bilans bramkowy lepszy po stronie Schalke, ale tyle samo punktów miał też Bayer Leverkusen. Dundalk wygrało ligę. Ligę włoską wygrał Juventus, drugie miejsce po stronie Interu. Calcio B to nie to. Eredivisie Feyenoord. Dobra, gdzie są jakieś ekstraklasy? Jest i ekstraklasa. Ekstraklasy, moi drodzy, wygrał. Wygrała Legia Warszawa. Drugi Lech Poznań, trzecie Zagłębie, czwarta Pogoń. Kto spada z ligi? Z ligi spada... Aha, no to Miedź się nagrała. Miedź i Zagłębie się naprawdę... Sosnowiec się nagrały. Liga NOS, Porto, Scottish Premier League Rangersi, La Liga Santander. La Liga Santander wygrał Real Madryt, drugi Atletico, trzecia Barcelona. I La Liga, druga Liga Hiszpańska. Dobra, czy jest jeszcze jakaś tutaj istotna liga? Cokolwiek takiego? MLS? Nie? Nie? Chyba nie. Dobra, moi drodzy, mniejsza z tym, w takim razie przejdźmy do tego spotkania. Przejdźmy do spotkania. Finału Ligi Mistrzów jeszcze nie było. No, finał Ligi Mistrzów, o ile dobrze się orientuję, no to jest zawsze rozgrywany po finale Ligi Europy. Dokładnie tak, 1 czerwca. My gramy 29 maja. Tak więc grajmy. Tak więc grajmy. Finał Ligi Europy. Zagramy go w strojach srebrnych. Cieszmy się w strojach srebrnych. Mam nadzieję, że to nie będzie srebrny medal, tylko będzie złoty. Kurde, to mogliśmy wziąć złote stroje. Tak być mogło. Ale teraz, moi drodzy, obejrzyjmy ten cinematic, to wprowadzenie. Ja też chcę obejrzeć, bo ja się chcę cieszyć tym momentem. Witamy, witamy w ten wyjątkowy wieczór, w
trakcie którego rozegrany zostanie finał Europejskiego Pucharu, a konkretnie finał Ligi Europy UEFA. Państwo przed telewizorami wygodnie sobie to spotkanie obejrzą, a towarzyszyć Państwu w roli komentatorów będą Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wspólne emocje. Dzisiaj zobaczymy, jak Inter gra przeciwko Chelsea. I am Mario. Ja nic nie mówię, ja oglądam wprowadzenie. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1, z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji. Rozpoczynamy, moi drodzy, wielki finał Ligi Europy. To, na co czekałem. I to, co na dobrą sprawę może nam uratować ten sezon, który został zepsuty przez jakiś dziki save. Ale już pomińmy sprawę tych save'ów, pomińmy sprawę tych zawirowań, które tutaj wprowadziło EA w tą naszą karierę. Teraz liczy się tylko i wyłącznie ten mecz. Nie ma poprzedniego sezonu, nie ma żadnego innego spotkania, liczy się tylko ten mecz. I fakt, że wygrana daje nam Ligę Europy i pierwszy europejski puchar w historii naszych karier na streamie. Mamy 1000 osób, moi drodzy. Emocje sięgają zenitu, tak powiem. No przynajmniej u mnie. Ja naprawdę czuję emocje, bo tak jak mówię, to jest klątwa. Mamy klątwę europejskich pucharów i trzeba ją w końcu przełamać. Lucas Hernandez, dośrodkowanie. Mamy zgranie w środku pola. Tam jest Bailey. Bailey przerzucił sobie piłkę. Dośrodkowanie w pole karne, ale tam był Kante. Jeszcze jest Florenzi. Florenzi znalazł tam Rabiota. I Rabiot strzał. Rabiot powinien wygrać główkę. Jeszcze walczy. Jest Eden Hazard. Dośrodkowanie w pole karne. Dlaczego tak odchodząca ta piłka? To jest koniec pierwszego sezonu. Dokładnie tak, moi drodzy. To jest koniec pierwszego sezonu i ostatni mecz tego pierwszego sezonu. I finał Ligi Europy z Interem Mediola. I awans do Ligi Mistrzów. Dokładnie tak. To jest jedyna opcja dla nas w tym momencie na awans do Ligi Mistrzów, broni Kepa. Będzie rzut rożny, rzuty rożne są cholernie niebezpieczne w tej FIFA. Bardzo dużo bramek pada po stałych fragmentach gry, w szczególności właśnie po rzutach rożnych. Ale mamy piłkę, nie mamy piłki, Hazard jednak do niej nie dotarł. Atakuje Inter, dośrodkowanie w pole karne, strzał, łapie piłkę Kepa. Dobrze, po raz kolejny ma lepszy start przeciwnik, ale wtedy nic nie przyniosło tu pożądanego rezultatu Lazio. Mam nadzieję, że tym razem również się tak stanie i że to my koniec końców zdobędziemy tutaj tego gola na wagę! Jezus Maria. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mocny strzał, precyzyjny, ale też znakomicie boli bramkę. Ależ wyczuł bramkę w tą piłkę, popatrzmy w tej powtórce. Hazard, spokojnie. Trochę się zesrałem. Trochę tak. Tak było, nie będę ukrywał. Nie będę kłamał, że nie. Tak było. Ale teraz Hazard. I to jest teraz szansa dla Edena. Eden, ale gdyby to przyjął tylko lepiej. Ale niestety. Dobrze, Hazard wypuszczony i Hazard teraz wchodzi w pole karne. Hazard, robimy berbę spina i Hazard, poprzeczka, to bije Lewandowski. Mamy prowadzenie 1-0, Robert Lewandowski i tym samym Robert już jest królem strzelców Ligi Europy. Ale dobrze, że on się tam pojawił, bo już miałem być delikatnie poddenerwowany po tym słupku całym. Ale na całe szczęście mamy 1-0. Ja poproszę o jakiś GG, ja poproszę o jakiegoś kciuka w górę tutaj.
Oj. Keita Balde. Dobrze, mamy piłkę. Mamy piłkę i teraz Eden. I jest Pogba i to jest szansa na kontrę. Pogba, znajdź tam Bailey'a. Jest Bailey na skrzydle. Bailey, zrobimy sobie nawrót. Bailey ma piłkę. Może Hazard. Pamiętam Filip, jak najbardziej. Wtorek i czwartek na trening trampkarzy i na treningach trampkarzy bronię pozdro 1 zł i 53 grosze. Dzięki piękne Filip za donate'a, dzięki piękne, pozdrawiam bardzo serdecznie, powodzenia na treningach. A teraz stały fragment gry i szansa, składał się tam do strzału Christensen, ale nie ma bramki. Cezar Azpilicueta, spokojnie, tylko zachować spokój, tylko to się teraz dla mnie liczy. Jest Paul Pogba. Paul Pogba, w ogóle nie wyszedł mi ten rainbow, dramat. Dobra, huf, na całe szczęście piłka poleciała nie wiadomo gdzie. Eden Hazard. Można powiedzieć, że z asystą, bo to chyba zaliczą jako asystę. Ale bardzo mnie cieszy fakt, że Polak, rodak Robert Lewandowski ma tę bramkę, ten nasz główny transfer. Bo ogólnie robiliśmy tak, że wszystkie te plotki transferowe, które się pojawiały z Chelsea, jakiś lag, się pojawiały z Chelsea, sobie stwierdziliśmy, że je spełnimy, czyli Lewandowski, czyli był tutaj właśnie też Leon Bailey, Florenzi też był gdzieś tam łączony, no Lucasa Hernandeza musieliśmy kupić przymusu, że tak to określę, ale tym samym, moi drodzy, koniec pierwszej połowy. Kończymy pierwsze 45 minut, prowadzimy 1 do 0 po bramce Roberta Lewandowskiego w 30 minucie. No i oby tak dalej. Mamy absolutnie najmocniejszy skład. Lepszej drużyny tutaj się wystawić nie da. A Rabiota kupiliśmy, bo była naprawdę okazyjna cena. Miał kontrakt bardzo krótko, miał chyba niecałe, tam chyba 11 czy 10 miesięcy miał kontraktu, więc go PSG nam puściło za zaledwie 20 baniek, bo nie chciał przedłużyć tego kontraktu z PSG. A Pogba się nie dogadywał z włodarzami Manchester United i w szczególności z Jose. Ale co? Nie wszedł mi zwód w ogóle. Miał być zwód, ale dobrze, Bailey. Przechwyt piłki. Mamy teraz jakieś momentum, złapaliśmy. Ale ścisła jest ta obrona, bardzo mocno zawiązana jest ta obrona, jeżeli chodzi o... cały Inter. Jest teraz szansa na jakąś kontrę po stronie właśnie klubu z Mediolanu i teraz Perisic przy nim Florenzi, Perisic dośrodkowanie w pole karne, wybijamy piłkę jak najdalej, niech ona leci jak najdalej. Robert wygrał jeszcze główkę i to jest dla nas szansa, ale nie tu, kuźwa, do Pogby miało być podanie. Przyszły mnie, telefon mi się w wibrator zamienił, nie wiem o co tu chodzi. Muszę zawsze, zapominam za każdym razem, żeby wyciszać ten. Ja tu full focus, a tu się takie cuda dzieją. Jest bułka, tak, mamy bułkę w składzie. Spalony, dobra, to był gol, ale jest spalony. Dobra, mamy pierwsze zmiany po stronie Interu. Wszedł na boisko Matias Vecino. Albo zszedł? Nie, zszedł, przepraszam, zszedł. A wszedł Gagliardini. Leon Bailey. Kuźwa, no nie w taki sposób. Przydałby się ktoś świeży na środku pola, albo może i nawet obronie. Bo coś tu wygląda nieciekawie. Co tu się stało? Kepa, dlaczego on... Co to było? Co to było? Ja chcę zobaczyć powtórkę. Kepa! Ty niepoważny jesteś w tym momencie? Czemu on sobie tak to... Czemu Kepa po prostu biegł? Czemu się tego nie rzucał? Ta piłka mu prawie wpadła... What the fuck? Tu jeszcze... Kuźwa, taki... Ale Lukas teraz wygrał mecz po prostu. Lukas teraz wygrał życie tym ślizgiem, nie? Odbiła się tam piłka, Keita nie trafił. Kante nie potrafił jej dobić. Keita dopadł do piłki i ją dobił. Kante jednak wybił ją nogą, więc piłka wybita. Nie wiem, kto tu do niej dopadł. Czy ktoś do niej dopadł, czy już wybiłem piłkę Cezarem Azpilicuetą? Nie, tu jeszcze była odbijanka. I jeszcze... Boże, co tu się stało? Chryste Panie. Dobra. Mówicie, żeby wpuścić Williana. No to nie będzie. Willian za Baileya i Jorginho na środek pola. I nie będzie. Takie zmiany zrobimy. I kontynuujemy grać ten finał.
Mamy nadal prowadzenie, ale zmiany są nam potrzebne, żeby coś tutaj móc ugrać tutaj bezapelacyjnie. Mamy krótkie podanko do Lucasa Hernandeza i teraz tylko i wyłącznie, żeby szanować tę piłkę. I nic więcej mnie tutaj już nie interesuje. Przerzut na... Kuźwa, ja mówię o szanowaniu piłki, ja takie rzeczy robię. Ja i moje szanowanie piłki, nie? To żem poszanował w ciul. Dobra, lewy ma piłkę. William, uciekaj tam. Aj, to mogła być lepsza piłka zagrana od Hazarda, od Lewandowskiego. To mogła być lepsza piłka. Taki skromniutki ten finał będzie chyba. Chociaż jeszcze nie zapeszam. Tu jeszcze się może wszystko się może jeszcze stać, nie? O nie. Perisic. Wybijamy piłkę. Nie możemy w ogóle ich dopuścić tamten w obręb tego pola karnego. Nie ma takiej opcji. Hazard wysokim pressingiem. Nie dać im, żeby panikowali. Dokładnie tak. Oni już tutaj paniczne podania wykonują. Dobrze. Okej. Panowie, nie róbcie mi tego. Pogba, dobra, wybijamy piłkę. Kuźwa, mać, nie w ten sposób. Będą karne. Nie, ja już raz miałem karne. Jak graliśmy z Wolfsburgiem w finale, jak mieliśmy... nawet nie wiem kim, czy my Southampton wtedy doszliśmy do finału tej Ligi Europy? Chyba tak, to chyba było Southampton. Tak mi się wydaje, że to chyba było Southampton. I mieliśmy w finale karne z Wolfsburgiem i niestety... A prowadziliśmy już w tym finale 2-0 i też się cieszyliśmy wtedy, że hura, nareszcie, klątwa przełamana. Dobrze, Cezar. I teraz jest William, on jest świeżutki. William jest świeżutki, on jest tak świeżutki. William! Jest, mamy to! Moi drodzy, pierwszy raz w historii tych karier symulowanych na streamach. Wygrywamy europejski puchar, Robert Lewandowski z drugą bramką. Do samego końca czekał. Do samego końca czekał William. I mamy to. Lewandowski, uderzenie nożycami i cyk, brameczka. I tylko w taki sposób mogę to skomentować. GG, 87 minuta. To teraz jeszcze zachowajmy czyste konto. Do samego końca zachowajmy czyste konto. Może nawet Robertowi się jeszcze uda zdobyć hat-tricka. Jeszcze jest to czysto teoretycznie możliwe. Dobrze, mamy nabite. I Cezara Azpilicueta. Jest William, jest Kante. Jest po raz kolejny wypuszczony William, tylko żeby się przepnął tam przez Gaję. Okej. Robert Lewandowski finezyjnie szukał tej trzeciej bramki. Ale to już nas nie interesuje, bo mamy... Alleluja! GG! Mamy to, po raz pierwszy w historii kariery udało się nam wygrać europejski puchar. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie cieszę. Dzięki, Kevin, w takim razie. Dzięki. Cyk, dwójeczka. O, nareszcie jakiś puchar europejski. Tylko szkoda, że to jest Liga Europy. No ale nareszcie, to jest pierwszy krok do przełamania tej klątwy. Tej klątwy, która na nas ciążyła. I to strasznie na nas ciążyła. Ona na nas ciążyła i to strasznie. No tak jak mówię, była cała masa finałów. A najbardziej dramatyczny był chyba właśnie ten, gdzie były rzuty karne, gdy doprowadziliśmy Southampton. Kuźwa, Southampton doprowadziliśmy do finału. A tam takie cuda się tam działy. Dramat. Ale mamy to. GG. No jaram się. No co ja wam będę dużo mówił? No cieszę się. Cieszę się bardzo. Tak tylko mogę powiedzieć. Mamy finał Ligi Europy, mamy pierwszy europejski puchar wygrany. Mam nadzieję, że będzie mi dane to też zobaczyć w rzeczywistości. W tym sezonie. Cezar Azpilicueta, oczywiście kapitan wznosi. Kuźwa, macie świadomość, że Bułka dostał medal właśnie u nas za ten? Za Ligę Europy, bo Bułka u nas normalnie zagrał kilka spotkań w Lidze Europy.
No skubaniec jeszcze. No piękna sprawa to jest. Moi drodzy, mówicie, żebym wam pokazał powtórki z tego meczu. Tu jest nieuznana bramka, gdzie wybiliśmy piłkę z linii. W sumie, kuźwa, czekajcie, czy to było z linii? Jak to właśnie leciało? To jest bardzo dobre pytanie. U, to było bardzo blisko, żeby się to tak odbiło. No było bliziutko, ale nie pierdzieliliśmy się tutaj już w tańcu. I tutaj jest pierwsza bramka. Chcieliście powtórkę pierwszej bramki. Hazard. No to jest powtórka pierwszej bramki. Lewandowski dołożył nogę. Był tam, gdzie być powinien. No ale tutaj już absolutnie najważniejsze to uderzenie. Dobicie gwoździa do trumny, można powiedzieć. Willian, cyk, Lewandowski. I dwójeczka. I nareszcie. I nareszcie, moi drodzy, mamy to. W ogóle najlepsze jest to, że Inter miał lepsze statystyki w tym meczu. Ale udało się, moi drodzy. To teraz... No pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Cieszę się bardzo. Nie będę ukrywał. Ale najbardziej się ucieszę, jak w przyszłym sezonie albo za sezon jeszcze wygramy to samo, tylko o ten pułap wyżej, czyli Ligę Mistrzów. A teraz, moi drodzy, przesymulujmy sobie do tego czerwca i dowiedzmy się, kto wygrał wielki finał Ligi Mistrzów. Zaraz pokażę. On jest rozgrywany 1 sierpnia. Spokojnie, mamy nagrodę dla menedżera. Menedżer miesiąca. No ciekawa sprawa. William chce być sprzedany, mimo asysty on nadal chce być sprzedany. W takim razie, moi drodzy, spełnijmy jego prośbę po prostu tutaj. W ogóle, czy ja dobrze widzę, że Lewandowskiemu spadł overall? Tak jest, moi drodzy. Pogbie wskoczył na 90, ale Lewandowskiemu spadł już o 1 w dół. No nieźle. Znaczy właśnie źle, ale no... No nie będzie. Willian chce zostać dodany do listy transferowej. Proszę cię bardzo, Willian. To samo możemy zrobić w przypadku Dawida Luiza. No i tyle. Tu tak czy siak nam dojdą fajni zawodnicy, którzy do nas przyjdą z wypożyczeń. Tak czy siak całą masę trzeba będzie wypożyczyć albo sprzedawać. Moi drodzy, który mamy czerwca? Mamy 3 czerwca. Możemy zobaczyć oficjalnie Real Madryt. To już się tam nam pojawiło. Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów po raz kolejny. Czwarty raz. Czwarty raz z rzędu wygrali Ligę Mistrzów. Niemożliwe. Niemożliwe. Real Madryt górą. Wygrali w tym meczu ile? No kuźwa, jeszcze nie pokazali tego węża, kuźwa. 2-1. Pokazali mi tego szmaciarza jeszcze tutaj na tej grafice. 2-1 wygrali. 2-1 wygrali, zaraz wam pokażę blisko dokładnie jak to wygląda. To jest jakiś co? Puchar Ameryki Południowej? Po co mi Puchar Ameryki Południowej? 2-0 wygraliśmy w finale. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tutaj Real Madryt wygrał 2-1 z Barceloną. Czy teraz, czy cię zwolnią? Nie, Soccer News, nie powinni mnie zwolnić pod żadnym pozorem. Pod żadnym pozorem nie powinni mnie tutaj zwolnić, myślę. No w każdym razie, mamy jakieś informacje. O, jest od razu oferta z Villarrealu. O kurde, a wcześniej na Arsenal za niego dała takie pieniądze, ale to też ligowy rywal. Dobra, moi drodzy, to zlećmy negocjacje, żeby zaczęli te negocjacje. Nie sprzedawaj za mniej niż 30. Nie sprzedawaj za mniej niż 30. A niech zaczną od tych 38 i będzie git. I będzie git. I wygasające kontrakty piłkarzy i fantastycznie. Okej. Okay. Okej. Okay. Prognozy nie są obiecujące. Wygasające kontrakty piłkarzy. Wiem, że są wygasające kontrakty piłkarzy, ale... No chyba, że ewentualnie z Caballero, ale ja bym chciał, żeby już Bułka był tym drugim bramkarzem. Ja bym wolał, żeby już Bułka był tym drugim bramkarzem i tyle, więc... Nie widzę sensu raczej w przedłużaniu kontraktu z Caballero. I tak samo z Greenem. Bułka ma być drugim bramkarzem i tyle. Dobra. Zróbmy sobie kolejne treningi, żeby wykorzystać w ogóle ten czas, ten taki przygotowawczy jeszcze do końca, na maksimum. Oj, Bailey do 85 się rozwinął i bardzo mnie to cieszy. I ma tempa już tak dużo chłop, że ja w szoku. Dobra, symulujemy to dalej. Rozmowy spełzły na niczym, uznali za wysoką ofertę wyjściową, żeby w ogóle dalej rozmawiać. No to tak, no to trudno, no. No niech będzie, zarząd klubu, dobra robota. Zobaczmy, co tutaj mamy za informacje. Mamy dobrą robotę. Nie wiem, co to oznacza, że to jest dobra robota, ale... Ale no mam nadzieję, że to dobra robota. W ogóle coś się ścięło. Co mnie martwi troszeczkę, że tutaj mamy jakiegoś laga. Ale zaraz się to pewnie odlaguje. Mam nadzieję przynajmniej.
Okej, okay, zawodnicy nieobecni z powodu powołania do kadry. Matt Miazga, koniec wypożyczenia. Mateo Kovacic, nową ofertę wypożyczenia albo nawet kupna. Nie jest nam potrzebna, ale myślę, że się dobrze spod... Mason Mount wraca z wypożyczenia. Mario Pasalic wraca z wypożyczenia. Thiemu Ebakayoko wraca z wypożyczenia. Kennedy wraca z wypożyczenia. Miazga wraca z wypożyczenia. Abdulrahman Baba wraca z wypożyczenia. Kemet Omeruo wraca z wypożyczenia. Michy Batshuayi wraca z wypożyczenia. Kurt Zuma wraca z wypożyczenia. Charlie Musonda wraca z wypożyczenia. Eduardo też wraca z wypożyczenia. I Lucas Piazon też wraca z wypożyczenia. A teraz mamy, moi drodzy, informację o dobrej robocie. Mamy finansowo spełniony, mamy sukces krajowy, no tutaj tak średnio sukces międzynarodowy mamy wygrany. Tutaj mamy spełniony i tu, czyli spełniliśmy na dobrą sprawę tylko dwa cele, ale dwa, które były najwyższe. Więc to myślę, że tutaj zaważyło sporo. No nic, moi drodzy, nic, moi drodzy. Tu sobie zróbmy jeszcze ostatni trening w tym sezonie i piłkarzy możemy odesłać na zasłużoną emeryturę. Koniec pierwszego sezonu. Oj, Kepa 87. Na samo zakończenie Kepa wskoczył na 87. Bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, tym samym kończymy oczywiście jak najbardziej sezon, pierwszy sezon. No i nie mogę się doczekać już kolejnego. Liga Mistrzów wygrał Real Madryt. Przypominam raz jeszcze.